Siemano, zanim pojawi się pierwszy pełnoprawny odcinek w nowym roku, postanowiłem nagrać takie małe, skromne śmietnisko w biegu, można powiedzieć taki swego rodzaju śmietniczek. Powoli opada bowiem kurz po zabawach sylwestrowych, warto więc się przyjrzeć im z bliska, to są zawsze bardzo, bardzo ważne wydarzenia. Czy nie, że artystycznie, nie? Tylko mówią dużo o naszych takich ogólnych, popularnych gustach. No i w efekcie bardzo dużo da się z nich wywnioskować. Na Sylwestrze marzeń z telewizyjną dwójką jak zawsze pojawiły się gwiazdy zagraniczne, natomiast w tym roku, no, prawdopodobnie każdy wie, jak to z nimi było. Nie było tego dużo, a jeżeli już coś się pojawiło, no to zazwyczaj z pewnymi perturbacjami. W tym wyjątkowo mało obszernym zestawie zagranicznych gwiazd moją uwagę zwróciła jednak jedna bardzo istotna nazwa, konkretnie nazwisko, które wydawało mi się już dość dobrze kojarzyć. Thomas Anders. Thomas Anders to połowa jednego z popularniejszych duetów muzyki lat 80. Modern Talking, którą wydawało się, że kojarzę już z występowania na Sylwestrze, w związku z czym postanowiłem to sprawdzić. Otóż Telewizja Polska wita nowy rok z Thomasem Andersem już od 2014 roku, a raczej no woli ścisłości 31 grudnia 2014, z zaledwie dwuletnią przerwą, w czasie której jednak Thomas Anders nie zniknął z polskiego rynku sylwestrowego. Kiedy nie było go w TVP, występował bowiem, możecie zgadnąć, w Polsacie. Tym samym Thomas Anders stał się liderem niekwestionowanym, jeżeli chodzi o nieprzerwaną obecność na Sylwestrze w Polsce. Gdziekolwiek by to nie było, czy to w Telewizji Polskiej, czy też na Polsacie, ten człowiek zawsze wita z nami Sylwestra od niemalże 10 lat. Po tej kwerendzie, a raczej po wnioskach, jakie z niej wyciągnąłem, chciałbym więc rozpocząć rok 2023 od pewnego apelu. Otóż, panie prezydencie, szanowni rządzący, niezależnie od tego, z jakiej opcji będziecie na koniec tego roku, bo to jest naprawdę nieistotne, nie ma na co czekać. Przecież to już jest praktycznie Polak. Naturalizujmy go, zaproponujmy polskie obywatelstwo, niech odprowadza tu podatki, a na pewno z pieniędzy na Thomasa Andersa przyjdzie nam zbudować jeszcze nie jeden szpital. A co by dopiero było, i pomyślcie o tym porządnie, gdyby ściągnąć jeszcze Dietera Bolena. Pozdro 600, to tyle z mojej strony, czekajcie na pełen odcinek, zostawcie suba i łapkę w górę dla kanału Przaśne. Nie zapomnijcie też o dzwoneczku. Nie wierzę, kurwa, że to powiedziałem.